Ahoj, to stacja Praga, czyli Ewelina i Misiek. Jest strasznie zimno, jak to w styczniu, ale mamy wielką motywację, żeby zrobić dla Was ten odcinek. Jesteśmy na Paruharzce, to znaczy to jest takie wzgórze, jak widać za mną wieżę Żyśkowską, więc jesteśmy w Żyśkowie. I tutaj, w pobliżu, czeka na Was bardzo interesujące miejsce gastronomiczne, które chcielibyśmy Wam koniecznie pokazać. Miejsce z tradycją 30-letnią. Miejsce, które widzieliśmy 10 lat temu, a dzisiaj wracamy do niego właśnie po 10 latach. Zazwyczaj Was proszę o to, żebyście zasubskrybowali, ale dzisiaj chciałabym Was poprosić o udostępnienie, bo jeszcze stosunkowo niewiele osób wie o naszym kanale, a bardzo się staramy i chcemy widzieć, że to ma większy sens i że dotrzemy do większej ilości ludzi i będziemy mogli się dzięki temu rozwijać. Także jeśli możecie, to udostępnijcie, gdzie tam dacie radę, może kogoś to ten nasz kanalik mały zainteresuje. A dzisiaj już idziemy do naszej gastronomicznej, pysznej atrakcji. Przed Wami Żyśkowskie blokowisko. No nie kamienice, zazwyczaj to kamienice nam się kojarzą z Żyśkowem, a to jest klasyczne blokowisko. Byliśmy tutaj 10 lat temu i te panelaki, bo tak po czesku nazywa się blok, wyglądały dużo gorzej. To była po prostu wielka płyta, obskurna, a teraz wygląda to jak takie nowoczesne w sumie w miarę osiedle. A dlaczego tu jesteśmy? Dlatego, że tuż obok jest Żyśkowska Strudlarna. Bardzo trudne słowo. W każdym razie jest to miejsce, gdzie od 30 lat wypieka się sztrudle tradycyjną metodą. Zobaczmy. Sztrudl. Czynny jest bardzo specyficznie, bo od poniedziałku do piątku z przerwą od godziny 8 do 12, a później od 13 do 17. I tak naprawdę to są tylko trzy rodzaje sztrudla. Twarochowy, czyli taki ser biały, jabłkowy oraz makowy, który jest też takim bardzo tradycyjnym. I teraz tak, codziennie jest to samo, te same trzy smaki od 30 lat. Pan, który teraz tam pracuje, zastępuje jakby w tej roli swojego teścia, od którego przejął cały biznes, który właśnie 30 lat temu zaczął wypiekać te sztrudle. I on teraz je robi według tej samej receptury. A w ogóle to jest bardzo, bardzo popularne tak naprawdę miejsce, bo w internecie znajdziecie mnóstwo informacji o żyszkowskim sztrudlu, artykułów prasowych, naprawdę sporo. Także możecie sobie, zostawię Wam kilka w opisie odcinka. A my dzisiaj, matko, jak jest zimno! A my dzisiaj zjemy, myślę, makowy, bo 10 lat temu próbowaliśmy misiek twarochowy i jabłeczny. Jabłeczny, a makowy. Jabłeczny, a makowy. No to nie wiem. No dobra, no to musimy się zdecydować na jakiś jeden chyba. Dwa. Dwa. No to na dwa. Zobaczcie, jak ładnie jest opakowany, tradycyjnie. Mamy szczęście, bo przed chwilą było napisane, że się wyprzydały, ale chyba pan dorobił i zaraz będą świeżutkie. Dobry den. Jaką chuć matę? Jakie druchy matę? Twarochowi, a makowi? A jabłeczny. A jabłeczny. To tak jabłeczny damy si, a ten makowi? 120. Jo. Potrzebujecie 20? No i... Super, dziękuję moc. Na sklepie na umiejętę se. I tak to wygląda. To jest w ogóle jeszcze cieplutkie. Sztrudle są zapakowane w papier, posypane cukrem, pudrem. No i tak, gotowe do zjedzenia. A gdzie się je najlepiej sztrudle? Na blokowisku jakiejś ławeczce, więc idziemy szukać. To próbujemy. Fajnie są tak oldschoolowo zapakowane te sztrudle. Wow. Tak
to wygląda, moi drodzy. A drugi smak szybko obok. Ale ciepełko, można się ogrzać od nich. Zasypane cukrem pudrem. Oczywiście nie jestem przygotowana i nie mam żadnego noża, więc będziemy... O, ale się rozrywa. Zobaczcie, bijutko, misiek pokaż. Dobra, to jest makowy, czyli mój ulubiony. Ładnie pachnie. Pewyszne. Aż parzy w język. Dobra, zimno. Misiek pogania, próbujemy następny. A tutaj będzie jabłeczny. Pełen jabłek i cynamonu. Pycha. To jest tak dobre, jak od jakiejś babusi z pieca opalanego drewnem. Po słodem chrupiące, na wierzchu chrupiące, a w środku takie wilgotne i pycha. Dobra, misiek, zawijamy to. Czy zostawię ci po kawałku i idziemy w jakieś ciepłe miejsce. W każdym razie, super opcja. Miejscówka wspaniała, tradycyjna. Pan niezbyt rozmowny, ale bardzo uprzejmy. No i robi dobrą robotę. Więc udostępniajcie proszę ten materiał, jeśli wam się podobało, ale naprawdę jest przesmaczny i fajnie by było, żeby dużo ludzi tutaj przychodziło do niego, bo to naprawdę offowe miejsce. Kolejka się póki co dzisiaj nie ustawiała, ale latem jest sporo ludzi, więc udostępniajcie, dajcie znać w komentarzach, czy tutaj byliście i czy macie chęć. Pada deszcz! Dobra, zawijam te sztrudle i lecimy. Trzymajcie się, na skledanou!